Dzień dobry, kochani. Karol, kolejny raz przegląd pompy ciepła, bo tego oczekujecie. Ten sam nieogolony ryj, bo tego samego dnia. Okej, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy pompę, która przepracowała już 2 lata. Kolejny raz wywiad z... Zadowolony czy nie? Bardzo zadowolony. Oszukuję. Niezadowolonym klientem. Miał wybrać gaz, miał wybrać pelet, ale jednak został przy pompie ciepła. Troszeczkę rozwiniemy sobie właśnie temat tej wyboru w ogóle tego ogrzewania. Pokażę Wam, jak została zainstalowana pompa ciepła, bo instalacja była po stronie klienta. Materiału z tej lokalizacji nie było. Znajdujemy się w budynku w sumie, który jest stary, tak? Lata 50. Lata 50. Jeżeli chodzi o ocieplenie tego budynku... O, może tak. Po kolei. Metry kwadratowe. Około 100 metrów kwadratowych ogrzewane. To dość mało. Pompy, którą tutaj mamy, to była 7 czy 9? 9. 9. 9J. Czyli to, co widzieliście najczęściej na naszych filmach w tamtym roku. I spokojnie ta pompa, z tego co pamiętam, nadawała się, jeżeli chodzi o grzejniki, bo takie tutaj ogrzewanie mam w 100% grzejnikowe, z bufor na powrocie, ale to za chwilę zobaczycie, nadawała się do zapotrzebowania w okolicach powiedzmy 7 czy tam 7,5 kW, w zależności też od temperatury, jaką będziemy wypuszczać na grzejniki. A tutaj budynek, który stosuje stosunkowo jest mały, ale budynek, który jest nieocieplony. Z czego są ściany? Ściany są itong, tylko bardzo cienki tam u góry, bo tam było 90 mm. Może tak będzie lepiej? Cieniutkie ściany były. No jest dołożony styropian, tak jak widać, grafitą. Aha, czyli to co widzimy na górze, to jest gzyms, który jest tutaj zrobiony, to jest styropian i jego jest 15? Dobrze widzę? 15 cm, na dole mamy w ogóle bez ocieplenia. Powiem szczerze, chałupa wygląda jakby była, ona jest w całości z itongu zrobiona, czy dół jest? Okej. Okay. A kiedy budynek był wybudowany? Zakończenie budowy 1950. I z itongu budowany? Jak to możliwe? No to był ten szary itong taki. Czyli to był było... gazobeton czy coś takiego? No. O. To nazywało się to itong, bo te zakłady okay. Się itong nazywa. Dobrze, więc widzicie, kochani, tak to mniej więcej wyglądało. Powiedziałem Wam, że w 100% mam tutaj grzejniki. Jeżeli chodzi o wyniki, to już byłem przy sterowniku, bo kręcimy to po wykonaniu przeglądu. I powiem Wam, że wyniki są ekscytujące, czyli bardzo niskie jest użycie energii, to po pierwsze. Po drugie, bardzo wysoka sprawność jak na grzejniki. Popatrzymy sobie też, jaka jest ustawiona krzywa grzewcza i powiemy o kilku knifach, które tutaj klient zastosował. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania, a my przenosimy się przez sterownik. Kochani, lecimy sobie, co mamy tutaj. Mniej więcej tak wygląda cała ta instalacja. Mamy dodatkowe naczynie przeponowe. Dlaczego one w ogóle tutaj wylądowało przy tak małym budynku? Tak zapobiegawczo, czy... Chyba zapobiegawczo. To było zapobiegawczo, no bo buforek mamy 63 litry, więc tutaj spokojnie to naczynie, które jest zlokalizowane w pompie, wystarcza nam na 265 chyba litrów instalacji, więc myślę, że to by było w ogóle zbędne, ale jest podczas przeglądu co? Stwierdziłem, że trochę tutaj było niższe ciśnienie, ale nie było wody po stronie membrany, więc tylko uzupełniłem do właściwej wartości, bo jest tutaj trzymane 1,5 bara w instalacji, więc poszło 1-2 po stronie gazowej i tyle. Filtry troszeczkę brudne, ale tutaj właściwie coś mówi, że zmieniał grzejnik, troszeczkę takiego mułu było. Tutaj macie to, co zostało spuszczone z instalacji. Trochę jakichś tam kłaczków i powierzchownej, nie wiem, rdzy, czegoś takiego. Jeżeli chodzi o tamto naczynie przeponowe na cele ciepłej wody użytkowej, tutaj mamy zasobnik emaliowany, zwyczajny, podstawowy. To naczynie, w tym naczyniu akurat było dobre ciśnienie, ale nie o to chyba Wam chodziło. Wy chcecie, żeby to było mięso. Ja tutaj jeszcze nie zrobiłem sobie całego serwisu, ale Was interesuje to, co mamy tutaj. Czyli z użycia copy, sropy i tak dalej, bo wy kochacie to. Więc lecimy sobie. Historia błędów. Czy mamy tutaj jakieś błędy? Nie, nie mamy błędów. Sprężareczka. Sprężareczka wygląda to tak. Ilość włączeń jest troszeczkę większa niż czas działania, ale nie należy tutaj rwać włosów z głowy. Wygląda to całkiem nieźle. Tutaj jeszcze mamy taki termostacik dorobiony przez klienta. I teraz klient dwa słowa niech powie o tym, co w ogóle, po co ten termostat został dołożony i dlaczego tak. No, termostat jest na okresy przejściowe, żeby pompa nie taktowała. Włącza pompkę
i pozwala jej minimum godzinę pracować, żeby nie taktowała. Dodatkowo będzie dołożony taki moduł, który będzie zapobiegał przerywaniu pracy pompki, jeżeli się sama nie wyłączy w danym cyklu pracy swojej. Okej, czyli chodziło o to, żeby dłużej chodziła, żeby te cykle były bardziej wydajne, tak, żeby ta pompa w okresach przejścia wychodziła dłużej. Co znaczy, bo to mnie też zawsze zastanawia, co znaczy dla klienta, że pompa taktowała? To znaczy, ile czasu pracowała, a ile czasu odpoczywała i ponownie za ile się załączała? Dla mnie to już jest jak poniżej pół godziny pracuje i się wyłącza. To powiem szczerze, że to nie jest dalej taktowanie. No, taktowanie to serio, to mówimy o pracy takiej, że chodzi 3-5 minut, wyłącza się na 3-5 minut, schładza się układ, tak, i ponownie się załącza, ale rozumiem, że chodzi o wydłużenie cyklów pracy. Jeżeli pierwsze pytanie było tylko, czy nie ma tutaj problemu z tym, że odbiło się to na komforcie, czyli że nam się budynek przegrzewa, no i po tej godzinie pracy nie ma takiego problemu, żeby się budynek przegrzewał, to powiem szczerze, na pewno wpłynie to też na korzystnie na takie wydłużenie cyklu pracy. Na co? Na sprawność ogólną pompy i może stąd też po prostu te wyniki. Ok, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o grzałkę, macie całkowite zużycie na grzanie centralnego ogrzewania 2 godziny w roku, pewnie przy maksymalnych mrozach. Była grzałka użyta, czy należy się tego bać? Jak widzicie, nie. Chwilę, co ja zrobiłem? Wyszłem, jestem, patrzcie jaki jestem podekscytowany, bo już muszę naparzać do następnego klienta, żeby nagrać dla was film. No, lecimy sobie, monitor poboru energii, lecimy historycznie, to co tygryski interesuje najbardziej, zaczniemy sobie od poboru i macie tutaj pobór całkowity, pobór w grzaniu, czyli CO, czy to jest dużo, czy to jest mało. Przejdźmy sobie na rok cały, czyli tutaj macie dla CO 1942, bardzo dobry rocznik. Chłodzenie. Teraz pytanie, w jaki sposób jest wykorzystywana pompa do chłodzenia? Bo widzę, że to jest 2,4 kW zużyte. Grzejniki są regulusy, rewersy z wentylatorami. Jaka temperatura wychodzi na wtedy przy chłodzeniu na grzejnik? Maksymalnie 13 stopni. Czy nie ma problemu, że wykrapla się woda? Troszeczkę, ale nie tak. Tak myślałem, że tak niestety będzie. Dobrze. Kochani, niestety, jeżeli macie instalację starą i nawet właśnie wymienicie grzejniki na jakieś nowe, najnowsze i tak dalej, tak, chłodzić pompą ciepła się da, ale niestety będzie tak, że na przykład będzie wam się wykrapać woda na ścianie, albo będzie się wam wykrapać woda na rurkach, które są zaizolowane niezimnochronną, niezimnochronną otuliną. Okej, ale przejdźmy sobie do końca. 602 kWh poboru na, jeżeli chodzi o wodę. Zużycie wody chyba jest dość małe tutaj. Widzę, bo dzisiaj już byłem u klienta i tam było ponad chyba 1000 kWh rocznie, więc jest oszczędnie. Dobra, ale co tam? 4 osoby dorosłe. No tam było 7. I 300-litrowy zasobnik jednak dał radę i wystarczył. Tutaj macie całkowitą produkcję na cele CO, na cele chłodzenia, na cele zbiornika i teraz to, nad czym trzeba po prostu iść w kąt i uronić łzę, dziwną łzę. COP całkowity 4,4, bardzo wysoki, jeżeli chodzi o grzejniki, 4,4, jeżeli chodzi o grzanie, 8,3, jeżeli chodzi o chłodzenie i 4,6 dla zbiornika. Naprawdę bardzo, ale to bardzo wysokie wartości. Nie wiem skąd one do końca wynikają, bo o ile na CO jeszcze jesteśmy w stanie uzyskać to takie super wyniki różnymi, że tak powiem, zabiegami, obniżenie temperatury i tak dalej, wydłużenie cyklów pracy, o tyle jeżeli chodzi o grzanie zasobnika, no to mamy tutaj do czynienia z wyższą temperaturą, bo żeby zagrzać go do 40 paru stopni, ile to jest nastawione? 42. 42, więc stosunkowo niska temperatura. Nie wiem. Czy jest tak, że on jest załączany tylko ileś razy, też jest jakiś czyli harmonogram. Godziny 13, tak, jak świeci słońce. Kochani, popatrzcie. Czyli jest jakaś logika tutaj, że jeżeli załączycie też, że on nie będzie dogrzewany, bo pewnie jest tak, że nawet bywają pewnie momenty, w których jeżeli było większe zużycie, to trochę woda jest letnia, tak? Rano może być chłodniejsza wtedy woda, tak. I popatrzcie.
Co się dzieje z takim zasobnikiem? Zasobnik nie jest magiczny, zasobnik jest zwykły, emaliowany. Tutaj macie od niego tabliczkę znamionową, 300 z galmetu. To była ta podwójna wężownica? Tak. Jedna wężownica, druga wężownica połączone razem i sobie to działa. Dlaczego wychodzi nam taka sprawność? Taka sprawność nam wychodzi dlatego, że grzejemy stosunkowo od niskiej temperatury. Cały zasobnik mamy wychłodzony. Powiedzmy, nie wiem, na górze mamy 40 czy nawet poniżej 40 stopni, jak się zaczyna grzanie. Idąc w dół, cały zasobnik jest wypełniony coraz zimniejszą wodą, pewnie na dole jest w okolicach 15 stopni czy coś takiego, bo taka woda może w lecie przychodzić z sieci. Jeżeli nagrzewacie go, że tak powiem, jednorazowo, to nagrzewanie od zimnej wody będziecie mieli średnią temperaturę podczas całego cyklu wygrzewania takiego zasobnika, która musi wchodzić do wężownicy, czyli do zasilania od góry z pompy, która wychodzi, będzie po prostu niższa i to nawet będzie to 5-10 stopni niż jeżeli dogrzewacie taki zasobnik w takim trybie, że on działa. Mamy, nie wiem, 45 stopni, spadnie do 40 i znowu nam się wygrzewa zasobnik. I stąd tutaj taka wysoka sprawność wynikła, więc to już sobie rozwikłaliśmy. To, co Was interesuje jeszcze bardzo na pewno, to będzie tutaj, czyli przejdziemy sobie na sam dół, do ustawień instalatora. Czy wszystkie grzejniki zostały wymienione? Czy dalej jest wyższa temperatura z uwagi na jakieś inne? Nie, jest jeden grzejnik jeszcze, ale on już jako tako nie bierze. A jakie grzejniki teraz tutaj są w większości? Regulusy. Z wentylatorem? Tak jest. I czy to są takie magiczne grzejniki, które wystarcza 35 stopni przy minus 20? Nie. Nie. Na pewno nie. Musiałby być dużo mocniej przewymiarowane, co też duże koszty by zgenerowało. Mhm. Ale są tak dobrane, powiedzmy, w górnej granicy wymiarowania, ale nie jakoś super przewymiarowane, nie? Okej, więc teraz popatrzcie sobie, jak jest ustawiona krzywa. Jest ona regulowana od minus 20 do plus 7. Czemu akurat tak? Czemu nie w granicy od minus 20 na przykład do plus 15? Tak jest lepiej, tak? No tak jest lepiej. Tak jest lepiej. 44 przy minus 20, 35 stopni przy temperaturze plus 7 i od plus 7 wzwyż będzie utrzymywana już taka temperatura, czyli 35 stopni. Więc generalnie temperatura, można powiedzieć, jak na grzejniki, stosunkowo niska. My raczej w większości naszych instalacji właśnie w taką temperaturę celujemy. Czy w trakcie całego sezonu grzewczego trzeba ją przy jakichś temperaturach konkretnych zwiększać, zmniejszać krzywą grzewczą o ileś, czy nie? Nie, ta już jest tak, że jest mniej więcej dopracowana. Czy jest to już też regulowane jakoś przez termostat? On potem ma już stałą tą temperaturkę sobie w tym drugim zakresie i to już sobie w tym momencie przyjmuje termostat, jeżeli chodzi o ustawienie temperatury w domu. Nie? Więc tak to, kochani, wygląda. Lecimy sobie jeszcze temperaturę zewnętrzną wyłączenia grzania, 19 stopni, o stopień wyżej niż to było u klienta poprzednio i 6 stopni, jeżeli chodzi o deltę. Czy te 6 stopni to jest optymalne? To jest, nie wiem, jakoś wypraktykowane, czy jak to wygląda? No już szczerze, to miałem ustawione przez pierwszego instalatora, tak. Przez, aż mi się nie chce wierzyć, a ja bym zrobił tak. Powiem szczerze, 5 stopni nawet może być niższa delta ustawiona przy grzejnikach i lepiej to będzie działać. Dlaczego grzejnik będzie bardziej wygrzany? Będzie miał średnią temperaturę też niższą. Może się okazać tak, że obniżając tą deltę, też nie można przesadzić oczywiście, ale obniżając deltę jesteśmy w stanie potem finalnie obniżyć krzywą grzewczą. O, takie buty. Kochani, i to chyba prawie tyle. Jeszcze pytanie do klienta w ogóle, dlaczego zainstalowana pompa ciepła, a nie inne źródło ogrzewania. O. Bo był tutaj chyba kocioł węglowy poprzednio. Kocioł węglowy na kogroszek był. I spalanie jakie było? Spalanie w okolicach 4, 4,5 tony. To powiem szczerze, bardzo duże. Bo nie było wtedy ocieplenia. Aha. No. Tylko tak jak mówię, te mury tutaj były tragiczne. Jeżeli chodzi o ocieplenie, jeżeli się stało koło ściany w zimie, to czuć było, jak wieje o tej ścianie. Rozumiem. Także to było, no, tragiczne było ocieplenie. Mhm. Dobra, a czemu nie gaz? Powiem tak. Mam jeszcze panele na dachu, fotowoltaikę. Na zasadach starych czy nowych? Bo to ludzie też będą pytać. Na starych zasadach, czyli grzech było nie skorzystać. Grzech nie skorzystać, poza tym twierdzę, że prąd jest zawsze. Prąd mogę sobie sam wyprodukować.
Gazu sobie nie wykluczę. Nie da się łupkowego jakoś wydobyć? No tutaj nie da się, kopalnie mamy pod spodem wszystko. Ja bym od sąsiada podłączył mu jakiś peszel, nie powiem gdzie, i ten gaz od niego brał. Czyli rozumiem, że na tych warunkach po prostu lepiej było zainstalować pompę lepiej, ciepła. Tak, poziom zadowolenia w skali od 1 do 1. Jeszcze raz by się pan, że tak powiem, zabierał za pompę ciepła i robił to samemu, no bo instalacja była wykonana samemu i czy to jest w ogóle ciężko wykonać taki montaż hydrauliczny pompy ciepła? Warto było czy nie? Według mnie było warto. Dlaczego? Warto, bo wygoda. Wygoda, a nie kasa. Zaoszczędzenie kasy. Jeszcze czego nie pokazałem. Tutaj są dwa liczniki, tak? Był odgrzałki, czy nie było odgrzałki też? Odgrzałki jest ten prawy licznik. Ten prawy. I jest użycie ile? 7,39 kWh, tak? A tam było 2 godziny zużyte na grzałkę. Czy to by nam mniej więcej się zrównywało? Powiedzmy, że mniej więcej, bo to by wychodziło około, grzałka jest 3 kW, około 6 kWh. No ona może mieć tam 2,5 powiedzmy, nie? Ona tego nie pokaże jeszcze. Okej, okay, dobra. A tutaj macie zużycie, ten drugi licznik, to jest zużycie, jeżeli chodzi o to, co zużyła sprężarka. I to jest ile? 6700, nie, dobrze tak, mówię? 6712 kWh i to jest użycie za okres gdzieś około 2 lat, może 2 lata i miesiąc. No dokładnie. Dobrze, więc czy zużycia mniej więcej były porównywalne z tamtego roku i z tego roku? W tym roku mniejsze. W tym roku mniejsze, ale mi się wydaje, że to jest kwestia jeszcze grzejników, tak? Zimy. Generalnie zima była chyba łagodniejsza, mi się wydaje. Kochani, co wam mam powiedzieć? Tyle chciałem wam przekazać. Chyba kochacie takie odcinki. Jak kochacie, to wiecie, co należy robić. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, tych odcinków będzie, będą jeszcze na pewno powstawały, bo ja jeszcze będę gdzieś tam, no, będę jeździł, będę zmuszany do takiej pracy. Więc z tego miejsca się z wami żegnam. Dziękujemy klientowi i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!